Segregacja się opłaca. I to dosłownie, bo od dziś w 10 śląskich i zagłębiowskich miastach klienci jednego z hipermarketów za każdą zwróconą plastikową butelkę do 3 litrów pojemności lub aluminiową puszkę mogą dostać pieniądze. Co prawda w postaci bonu, ale zawsze. To pilotażowy projekt systemu kaucyjnego, który ma zachęcać do dbałości o środowisko. Dobrze, żeby to były butelki czyste, niezgniecione, tak żeby ta maszyna mogła wyraźnie odczytać kod kreskowy. To jest bardzo ważne. Nie ustaliliśmy żadnego limitu, także taką ilość, jaką przyniesie każdy klient, będzie mógł wrzucić i pozyskać e-kupony, które następnie będzie mógł wykorzystać danego dnia w naszych sklepach, płacąc za zakupy. Za każdą oddaną sztukę klient otrzyma 15 groszy. Butelki, które trafią do automatu, będą odbierane przez firmy wywożące odpady. I trafiała do ponownej segregacji i do przygotowania do transportu do recyklera. Nie będziemy wozić bezpośrednio ze sklepu oczywiście tych ilości po Polsce. To będzie przeogromna akcja logistyczna związana z gromadzeniem odpadów przygotowanych do takich ilości transportowych. To pilotażowa akcja, ale od 2025 roku wszystkie napoje będą sprzedawane w systemie kaucyjnym, co oznacza, że klient z góry zapłaci za tworzywo, z którego zostało wytworzone opakowanie. Statystycznie na jednego Polaka przepada ponad 350 kg odpadów rocznie. Wprawdzie świadomość konieczności segregacji odpadów i ponownego wykorzystania surowców rośnie, to jest jeszcze dużo do zrobienia. Tego systemu tak naprawdę w Polsce nie ma, trzeba szukać rozwiązań. Wprowadziliśmy zero tolerancji dla plastiku i na początku 3, potem 8 automatów, których w tym okresie czasu, czyli 4 lat, no, zaczyna się 5 rok, zgromadziliśmy i w ten sposób zagospodarowaliśmy około 500 000 plastiku. Butelek. Także to u nas działa, bo zresztą w Sosnowcu w Urzędzie Miejskim mamy jednostkach miejskich zakaz używania plastikowych opakowań. Od teraz plastikowych opakowań po napojach można pozbyć się nie tylko w Sosnowcu, ponieważ w ramach pilotażu kaucyjnego butelkomaty stanęły w sklepach Carrefour m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie czy w Zabrzu. Co istotne, butelki mogą pochodzić również spoza sklepów tej sieci.